Czy komora normobaryczna to sensacja XXI wieku? Owszem, dlatego tutaj jestem. Dzisiaj udowodnimy Państwu, że panuje tutaj najlepsza atmosfera na świecie. Właśnie w komorze możemy poprawić swoje zdrowie, również pozbyć się wszystkich swoich dolegliwości. Nie przesadzam. Zapraszam i polecam. Ola Kuc. Piotrek, wyobraź sobie, że masz jedyną okazję, aby światu przedstawić komorę i zaprosić tutaj ludzi. Co powiesz? Komora bardzo dobrze działa na dotlenienie naszego organizmu i namnaża komórki macierzyste od 100 do 300%. Aż tak? Tak. No to sprawdzimy to. To jest śluza, przez którą przechodzimy do komory. Dlaczego tak musimy robić? Ponieważ w komorze panują warunki atmosferyczne 1500 hektopaskali, mhm. a na zewnątrz panują koło 1000 mhm. hektopaskali. Co tu jeszcze się dzieje? Co będziesz teraz tutaj ustawiał, Krzysztof? Co jest inne niż na zewnątrz? Włączamy kompresję. Mhm. Wtedy z komory głównej przepływa powietrze do śluzy. Zamykają nam się wtedy te drzwi i wyrównują się warunki atmosferyczne między komorą a śluzą i będziemy mogli wejść do komory wtedy. O, super. Czyli tutaj naprawdę wejdziemy w taki trochę wyjątkowy stan. Czujemy się podobnie jak przy nurkowaniu, prawda? To jest mniej więcej tak, jak tak, będzie taki dyskomfort w uszach. Będą się zapychały, ale można sobie odepchać przyciskając nos lub przełykając ślinę, nawet wystarczy. My tu siedzimy w ogóle, Rafał? Dobre pytanie. Siedzimy, żeby być dłużej młodymi w ogóle, żebyśmy przedłużyli nasze życie. Śmiało można powiedzieć chyba, że komora normobaryczna zmieniła twoje życie. Można by tak powiedzieć. Ja trafiłem do komory normobarycznej przez przypadek. Jak się zacząłem orientować, co w ogóle mogło mi być, jak dowiedziałem się, jaka jest diagnoza lekarzy, to zacząłem pytać o różne takie mniej ortodoksyjne metody leczenia. Nigdy nie byłem zwolennikiem takich metod. Nigdy nie skupiałem się na metodach leczenia tego typu, ale spróbowałem. Obie mamy fantastyczne obcasy, piękne buty zresztą. Ale dziękuję. Nie zawsze u Pani tak było? Dawno Pani nie chodziła na obcasach? Nie chodziłam 2 lata. Dlaczego? Z tego względu, że stawy bardzo bolały. Aż tu nagle? Aż tu nagle. Pewnego dnia przyjechałam do komory normobarycznej. I po pierwszym razie pobytu w komorze normobarycznej, po 2 godzinach pobytu, stawy uległy znacznej poprawie. Tu przychodzą ludzie często, którzy potrzebują pomocy. Zachorowali, coś im jest. Ty mi na chorego nie wyglądasz. No jesteś w pełni zdrowy. Pełni no zdrowy. Właśnie. Ale przychodzisz do normobarii, bo? Bo poprawy wiem, że to jest zdrowe, takie zdrowe. Zdrowe dla organizmu, zdrowe dla... Jestem sportowcem, mieszany sztuk walk na poziomie międzynarodowym. I to czołówka polska, swojego czasu czołówka europejska. No i normobaria po prostu pomaga mi utrzymywać cały czas moje zdrowie w super kondycji. Co tutaj dzieje w tej komorze? Przychodzą wspaniali w ogóle ludzie, którzy mają otwarte umysły, bym tak to nazwał, bo otwarty umysł pozwala im doświadczyć. Jak doświadczą i zrozumieją w ogóle tego, że atmosfera, w której oni się znajdują, może spowodować bezinwazyjnie poprawę ich jakości życia na każdym poziomie. Czy to psychiczny, czy to cielesny, zdrowotny, poprawia się. To najpiękniejsza część opowieści o komorze normobarycznej, bo to są właśnie dowody na to, że działa. Piękne dowody. Pani Basiu, oczy już Pani błyszczą. Co to się wydarzyło? Oczy mi błyszczą, bo wreszcie znalazłam miejsce, gdzie mogę liczyć na pomoc, wsparcie i partnerstwo. Przede wszystkim użyję słowa partnerstwo. Spotkało córkę coś, co jest nagłą chorobą. Choroby są różne, ale udar, który no, 1,5 roku temu ją dopadł, no jest to udar mózgu, straszny tak? Udar mózgu. Jest to po prostu nagle, dzieje się rzecz straszna.
No jeżeli się widzi córkę sparaliżowaną, nie mówiącą, nie chodzącą, nie ruszającą się, to nie chcę mówić, co to znaczy dla każdej matki. Przeszła Beata terapie szpitalne, poszpitalne, po prostu przeszła podstawowe takie książkowe terapie. No i w momencie pandemii, kiedy zostały przerwane te tradycyjne metody rehabilitacji, zaczęłyśmy szukać no, różnych innych metod. Ja jestem otwarta i córka na te... My znamy refleksoterapię, od wielu lat korzystałyśmy. I z telewizji dowiedziałam się, że istnieje taka komora. Postęp Beaty jest taki, że zaczęła mówić mocno, głośno, energicznie. Nabrała wielu odwagi, wiary w siebie. Ma bardzo dużą siłę taką ogólną, energetyczną w sobie. Jest optymistką. No i po prostu ją tu ciągnie. Ja szczerze powiem, że ona się budzi i tak już zaczynamy czekać, na którą godzinę tutaj przyjdziemy. Co to zmieniło tak naprawdę, Jacek, w swoim życiu i zdrowiu, co się poprawiło? Tak naprawdę, no tak naprawdę to miałem nie żyć ją, a żyję. I to w tej chwili gram w serialu, biorę udział w próbach do przedstawienia teatralnego. Czuję, że w ogóle zaczynam żyć, a naprawdę było tak, że przez pierwsze pół roku mojej choroby nie były zbyt obiecujące te... Rokowania. No właśnie, rokowania względem mojego zdrowia. I jeszcze trochę mi dokuczają takie elementy związane ze słowami, z zapominaniem pewnych słów. Mhm. Chociaż robiłem badania i nie mam w ogóle takich problemów z używaniem słów. Ale jeszcze... Ty wiesz, że coś się zmienia, widzisz to. Tak, no tak, to widzę. Niesamowity sposób się zmienia. Bo przecież my możemy przed tym, oby, zanim nam się coś stanie, zadbać o zdrowie. I no tak, komora jest takim przykładem. No tak, nie? Żeby sobie pomóc, nie? Żeby nie połamały nas te takie dziwne choróbska, nie dopadło nas ta cywilizacja, która nas psuje cały czas od środka, od wewnątrz, od zewnątrz, żebyśmy mieli taką wyspę na na tym brudnym świecie, żebyśmy mogli sobie pożyć pełnym życiem. Piotr, co cię skłoniło do tego, żeby zainwestować w komorę normobaryczną? W komorę normobaryczną skłoniło mnie zainwestować dlatego, że chciałem pomagać ludziom. Widziałem, jak oni wychodzą szczęśliwi od doktora Jana Pokrywki i że pomaga im to na zdrowie. A nie było czegoś takiego w Warszawie i razem z moimi wspólnikami chciałem to otworzyć. No dobrze, zrobiłeś to. I co to zmieniło w twoim życiu osobiście? W moim życiu wpłynęło to na to, że zająłem się komorą, nie innymi biznesami. Po prostu jest to dla mnie dobra praca, gdzie ludzie wychodzą wdzięczni z komory za to, że ona tutaj stoi i mogą z niej skorzystać. Czyli tak naprawdę masz misję? Tak. Co się zmieniło w twoim życiu, od kiedy ta komora istnieje, od kiedy się tymi komorami zajmujecie? Zmieniło się, moje usposobienie się na pewno zmieniło, moje zachowanie się zmieniło, schudłem trochę na pewno, dzięki też komorze, między innymi, bo poznałem tutaj dużo świadomych ludzi. Jaka była różnica, od kiedy zaczął Pan przychodzić do komory i stosować po kolei te wszystkie zmiany? A mam ze sobą badania, mogę pokazać. A proszę bardzo. To jest najważniejsze, co się stało w Pani życiu. Zmiana. Mówienie. Nie mówiła Pani jeszcze niedawno po wylewie? Nic. Teraz lepiej mówię i lepiej wszystko. Codziennie tutaj. Przychodzi Pani tutaj i jest poprawa. Tak. Ja to widzę. Lepiej Pani chodzi, lepiej Pani mówi, lepiej się Pani czuje. Widziałam, super. Tutaj enigmatycznych dla większości obrazkach. Co tutaj jest? W skrócie. Im jaśniej, tym lepiej. Mhm. Im ciemniej, tym gorzej. I okazuje się, że właśnie tam, gdzie to jest dark side pański. Tam, gdzie jest ciemno? Czarne pole, tam praktycznie nie widzę. Uh-huh. Tam, gdzie jest trochę takie szare, tam widzę mniej więcej jakby kształt bez kolorów. Coś widzę, że się rusza. Ale nie wiadomo co. Tak, jest to dość ograniczone. A tam, gdzie są jasne, to jest całkiem nieźle. Widzi Pan obiekty.
pojechałem pierwszy raz w życiu do komory normobarycznej, do Krzysztofa, współtwórcy komory naszej nalotniczej, gdzie z takim małym niedowierzaniem jechałem, mówię, co to jest, z czym to się je. Pojechałem, miałem zdrętwiałą rękę, taką prawą rękę miałem taką odrętwiałą troszkę. Po godzinie czasu to odrętwienie tej ręki w zupełności mi minęło, co było dla mnie zaskakujące. Dodatkowo jeszcze pojechaliśmy z moją mamą, która miała RZS. Oczywiście moja mama w stawem skokowym praktycznie nie ruszała tak jak pingwin, prawda? Czyli chodziła tak jakby po... Przesuwała tą nogę, nie ruszała stawem skokowym. Mija tydzień czasu, moja mama mówi, Daniel, ja tym stawem skokowym ruszam w ogóle w koło 10 stopni. To, co było bardzo dużą poprawą w przypadku stanu zdrowia mojej mamy. A jak pan sobie radził w życiu codziennym przy takim zakresie widzenia? Poruszał się pan samodzielnie po ulicach? Tak, bez problemu. Nauczyłem się patrzeć trochę bardziej w lewo niż potrzebuję. To brzmi jak komentarz polityczny, ale... Tak. To nie, oczywiście nie o to nam chodzi. Byłem tym zachwycony, aczkolwiek jest wiele zaskakujących tutaj ozdrowień u nas. Najbardziej spektakularnymi osiągami są sesje nocne. Jednak jest to 12-14 godzin. I wychodząc po takiej nocy, na przykład mieliśmy taki przypadek, gdzie pani z dzieckiem wychodzi z komory po kilku nocach i pani mówi, że Piotruś zaczął odróżniać kolory, prawda? No jest to tak budujące, tak... A wcześniej nie odróżniał ani kolorów, ani dźwięków, prawda? To było niesamowite. To jest kolejny przejdźmy do obraz. Tak. I tutaj widać, że jest ogólnie... Jest jasno. Tak, całe badanie zobrazowane jest jaśniejsze. Nadal jest centralny punkt ciemny, tak, z martwą plamką. Ale nastała jasność. Tak, ogólnie jest, polepszyło się pole widzenia i też ta martwa plamka troszeczkę znikła. Co zmieniło się w pana życiu oprócz zdrowia, które jest oczywiście najistotniejsze po wizytach w komorze? Po pierwsze, cały czas pana stan zdrowia się poprawia, tak? To już wiem. Tak, myślę, że jestem bardziej optymistyczny. Nawet jeszcze bardziej otwarte na różne nienaukowe teorie, metody. Może przestanie pan je nawet sprawdzać. A to nie trzeba w to wierzyć specjalnie. Nie trzeba takim ludziom, jak ja, nie są potrzebne żadne dodatkowe usprawiedliwienia, że to dinozaury w tym czasie oddychały. Całą rodzinę mam tu ze sobą, rodzinę zadowoloną, uśmiechniętą. Rodzinę, która przyszła tutaj, bo? Bo chciała wspomóc swoje dziecko. No właśnie, co się działo z tym małym aniołkiem, który siedzi tutaj z nami? To jest Nila, ma 5,5 roczku. No i urodziła się z takim dodatkowym chromosomem. A ponieważ ten chromosom robi bałagan w organizmie, musimy jej trochę pomóc. Tak, nie musiał? Także znaleźliśmy normobarię i chcemy wspomagać nasze dziecko. No dobrze, co ta normobaria robi w życiu Nili? Tutaj nas polecił pan Jacek Neugebauer, który przeprowadzał Nili terapię informacyjną i mówi, że koniecznie musimy też z tego skorzystać. I to było coś, co nas zainteresowało, że może dotlenić jej mózg i może to pomóc w takim... zrobienie takiego kamienia milowego następnego. Takiej bardzo dużej zmiany. Tak. I rzeczywiście tak się stało? Stało. No, faktycznie. I to było zauważalne. Bardzo widoczne. W jakim czasie wizyt w... Powiem tak. Te nasze dzieci się tak czasami zawieszają, blokują. Czyli idziemy jakąś terapią, próbujemy coś robić. Jest taka stagnacja. Znaczy, falami czasami. Falami. Szybciej przychodzi. I po 6 zabiegu zauważyliśmy, że się Nila troszkę odblokowała. Po 6. Po 10 zabiegu już my z mężem zauważyliśmy, że jest troszeczkę inaczej, że więcej rozumie, bo tutaj jest problem z rozumieniem.
Pozytywna energia, nie? Tu siedzimy chwilę, a już, wiesz... A już byśmy potrenowali. Wiesz co, nawet nie. Czuję po prostu wewnętrznie, wiesz, ja czuję, jak mi po prostu płuca, wiesz... Się rozszerzają? Rozszerzają, jak skrzela pracują, jak się dotlenia głowa, jak dotlenia się cały organizm, jak jest w ogóle nawet... Taki płynność rozmowy, ty jesteś super rozmówcą, który wiesz, fajnie umie prowadzić rozmowę, dziękuję. Ale też ja to czuję po prostu jak przepływ myśli. No nie wiem, no ja znam akurat bardzo dobrze swoje ciało, jestem na tym punkcie, na punkcie może nie zdrowia, nie jestem fanatykiem jakimś, ale po prostu... Jesteś wrażliwy. Osobą, która... Czy wrażliwy jestem? No wrażliwy jestem, czy lubię znać swoje ciało i lubię... Masz super kontakt z ciałem. I lubię, tak, dokładnie, nie? Moim marzeniem jest to, żeby inne mamy dowiedziały się o tym, że to działa. I że to jest bardzo pomocne, że to jest taka żyzna gleba, prawda, na której możemy po prostu mieć plon. I te wszystkie inne nawet terapie, które dzieci mają, one mogą zakwitnąć. Mogą zakwitnąć dzięki temu, że po prostu dotlenimy ten mózg. A poleca pani swoim koleżankom wizytę bardzo tutaj? Bardzo. I co pani tak mi mówi? To w zasadzie wystarczy. Tak? Nie trzeba wiele mówić, to wszystko widać. A tańczysz też dobrze? Czy tańczę? No. Podobno nieźle, ale nie wiem, nie mi to oceniać. To żony musimy zatańczyć. Musimy zatańczyć, żona się nie wrazi, nie? Dobra, tak to zrobimy może trening tańca tutaj następny. Co wiesz, o Jezu, ile będziemy tańczyć, wiesz. Ja mi łydki nie siądą, nie? Tak więc wiesz. Słuchaj, ja też mogę też spokojnie no z tobą dobra, konkurować. Odpalimy to, jakiegoś rekorda może wykręcimy tutaj. Dobra, to idziemy w takim razie na jeszcze Guinnessa, na rekord. Guinnessa jeszcze nikt w Norobarii chyba nie bił. Będziemy pierwsi tak. I takie innowacje właśnie lubimy. A jak się przed walką, bo przybiliśmy żółwika, a się co robi? Krzyżuje się rękawice? Jak to, ale przed wejściem? No przed wejściem, albo że podejmujesz walkę, to co? Jak podejmuję jest, walkę? No? Znaczy, że przed tym? Ja wchodzimy, wiesz, bijemy, nie? Dla szacunku. Ale od razu? Tak, wiesz, tak? Ba, nie? To jest taki, no wychodzisz, dobra. Albo, pa, nie? Bije się, wiesz, piąteczka. Dobra, ale to my na taniec robimy. No my na taniec trening robimy, nie? Tak? No, dobra. Kto wytrzyma dłużej. Kto wytrzyma w Normobarii, będziemy bili rekordy. Dokładnie. To taki jest plan. No, będziemy się go trzymać? No jasne. Tu będziemy go sprawdzać w Normobarii i realizować. Zapraszam za rok. Panie doktorze, gdyby mógł pan jednym zdaniem zachęcić kogoś, kto nie ma pojęcia o tym, co to jest komora normobaryczna, co by pan powiedział? Zadanie trudne. Wiem. Zadałbym pytanie. Czy pan albo pani chciałaby się przenieść do atmosfery przedpotopowej, w której zwierzęta uzyskiwały rozmiary dinozaurów, drzewa nie były 100-metrowe, jak w tej chwili sekwoje, ale 150-metrowe, a więc zdecydowanie bardziej sprzyjające warunki życia, niż są obecnie, to czy warto by było spróbować być w takiej atmosferze? Odpowiedź jest chyba bardzo prosta. No. Oby. No dobrze. Jest coś, co pana najbardziej wzrusza w tym, że udało się panu stworzyć takie kosmiczne miejsce zdrowia? No ja to nie traktuję jako coś wzruszającego. To jest dla mnie rzeczywistość. Ja codziennie nocuję w takiej atmosferze, więc te emocje już dawno opadły. Ale na początku istotnie to było coś takiego, co było czymś absolutnie kosmicznym. I nadal jest, my możemy z tego korzystać. Oczywiście no, bardzo dziękujemy. No to jest właśnie piękne, że to istnieje i co najważniejsze, wielu osobom to się bardzo podoba i te osoby realizują to, nie bacząc na koszty, bo to naprawdę pomaga. Wiem, odczułam to na sobie, obserwuję też ludzi, którzy tutaj przychodzą. A jakbyśmy mieli wymyślić jakie hasło? Hasło dla Normobarii. Co by to było? Może takie coś. Mhm. Przenieśmy się do ogrodu Eden. Bo te warunki właśnie były w ogrodzie Eden. Czyli, drodzy Państwo, dzięki Normobarii, już teraz na Ziemi możemy być w raju.